To miało być pierwsze historyczne takie spotkanie. Reprezentanci gimnazjów i szkół średnich mieli dyskutować o przyszłości działalności młodzieżowej w szkołach. Razem możemy zdziałać więcej. Mamy taki pomysł, aby przeprowadzić jedną wspólną akcję na całe miasto Koszalin, które pokazałoby, że wszystkie samorządy uczniowskie potrafią ze sobą współpracować, a nie tylko ze sobą konkurować. Pytanie tylko, po co tworzyć kolejną taką instytucję, skoro od kilkunastu lat w Koszalinie działa Młodzieżowa Rada Miasta. Według zamysłu to ona miała łączyć uczniów i mobilizować ich do wspólnej działalności. Młodzieżowa Rada Miasta Koszalina 9 kadencji zakończyła swoją kadencję w grudniu, nie powołując miejskiej komisji wyborczej i nie zarządzając wyborów do kolejnej kadencji. Dlatego na dzisiejszym spotkaniu pragniemy wspomnieć o tym, iż należy napisać petycję do przewodniczącego Rady Miasta Koszalina, pana Władysława Husejki, dotyczącą zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta. Ratusz bije się w piersi i zapowiada, że wybory zostaną rozpisane, a działalność młodzieżowych radnych będzie objęta większym nadzorem. Myślę, że rzeczywiście trzeba większą opieką objąć tą organizację, trochę pomóc, wspomagać ją w różnego rodzaju działaniach. Mam nadzieję, że teraz nowo wybrana Młodzieżowa Rada Miasta Koszalina przy współpracy z Wydziałem Edukacji i tym nadzorem merytorycznym będzie sprawnie działała.